W Rzeczpospolitej prezentujemy sylwetkę Krzysztofa Kwiatkowskiego, który właśnie został prezesem NIK-u. Analizujemy dwie dekady jego działalności publicznej. Kwiatkowski ma taki specyficzny polityczny GPS. Mimo rozmaitych przygód w ciągu tych dwóch dekad, on zawsze idzie do przodu. Kadencję szefa NIK-u skończy w roku 2019. To będzie tuż przed wyborami parlamentarnymi i tuż przed wyborami prezydenckimi. Będzie ważnym politykiem po tej prawej stronie sceny politycznej, w środowisku Platformy albo tam, gdzie coś z Platformy powstanie. I wiele wskazuje na to, że ten polityczny GPS właśnie wówczas będzie przydatny, że Kwiatkowski odegra jeszcze ważną rolę albo w polskim parlamencie, albo być może jako kandydat na prezydenta. W każdym razie w ciągu tej dekady to może być jeden z najważniejszych polskich polityków.